Jesteśmy w jednym z największych w Europie rezerwatów archeologicznych – Biskupin. Obejmuje obszar około 38 hektarów z licznymi śladami dawnego osadnictwa od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Biskupin jest niewielką wioską położoną w województwie kujawsko-pomorskim. Kojarzona jest przede wszystkim z usytuowanym na półwyspie Jeziora Biskupińskiego osiedlem obronnym ludności tzw. kultury łużyckiej z początku epoki żelaza, 8 wieku przed naszą erą. Ale zanim do tego osiedla przejdziemy, to zaczniemy od obozowiska łowców i zbieraczy. Jest to odwzorowanie dawnego osadnictwa, które jako jedyne nie znajduje się w miejscu odkrycia, gdyż miało ono miejsce na piaszczystej wydmie w pobliżu Jeziora Biskupińskiego. A wizualizacja, którą oglądamy, znajduje się nad niewielkim stawem w pobliżu osady pierwszych rolników, do której zaraz przejdziemy. To osadnictwo tworzą kryte trzciną szałasy oraz zewnętrzne palenisko, charakterystyczne dla osiedla sprzed około 10 tysięcy lat, kiedy społeczności epoki kamienia nie znały jeszcze uprawy i hodowli, a podstawą ich życia było zbieractwo i łowiectwo. W stawie obecna jest wykonana z jednego pnia łódź, dłubanka, która wskazuje na dużą rolę rybołówstwa wśród społeczności zbieracko-łowieckich, zamieszkujących tereny blisko wód. Osada pierwszych rolników. Rolnicy pojawili się w okolicy dzisiejszego Biskupina około 6 tysięcy lat temu i mieszkali w przestronnych, długich domach. Tutaj możemy już zobaczyć pierwsze osoby ucharakteryzowane na dawnych rolników, którzy wykonują swoje prace i można również z nimi porozmawiać. Tak, mówią w naszym języku, dogadacie się i chętnie wytłumaczą, czym się zajmują. Rekonstrukcję tej osady tworzy jeden długi dom, którego wystrój obrazuje warunki życia pierwszych społeczności rolniczych na pałukach. W osadzie znajduje się również źródełko wody oraz poletka z uprawami dawnych gatunków roślin. Drugi zaś dom jest stylizowaną adaptacją budynku muzealnego z wystawą pod tytułem Epoka pierwszych rolników. Osada ta powstała na podstawie wyników badań wykopaliskowych prowadzonych tutaj w latach 50. XX wieku i w latach 2011-2012 dowiodły one, że domy pierwszych w okolicy dzisiejszego Biskupina rolników miały kilkadziesiąt metrów długości, głęboki przedsionek i zabudowane były na planie wydłużonego trapezu, gdzie ściany tworzyły wkopane w ziemię blisko siebie drewniane słupy. Rozmiary tych obiektów wskazują, że w jednym długim domu mogło mieszkać kilka spokrewnionych ze sobą rodzin, najprawdopodobniej tworzących ród. Teraz przechodzimy do najbardziej rozpoznawalnej części rezerwatu archeologicznego. Rekonstrukcja osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza, łączona z archeologiczną kulturą łużycką. Historia odkrycia i pierwszych badań wykopaliskowych sięga 30 lat XX wieku. Wówczas to miejscowy nauczyciel Walenty Schweitzer odkrył wystające z wody pale, o czym poinformował profesora Józefa Kostrzewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich archeologów. Badania rozpoczęto w 1934 roku. Szybko przekonano się, że stanowisko ma wyjątkowy charakter, bowiem zawiera drewniane konstrukcje wielkiej osady obronnej sprzed tysięcy lat. Zdając sobie sprawę z unikalności znaleziska i jego ogromnego znaczenia dla nauki i wizji pradziejów w Polsce i Europie, profesor Kostrzewski od początku realizował tu nowatorską koncepcję badań interdyscyplinarnych z udziałem antropologów, archezoologów, botaników,
geomorfologów, chemików, architektów. W Biskupinie opracowano technikę zdjęć wykonywanych z balonu na uwięzi, co dało znakomite rezultaty dokumentacyjne. Druga wojna niestety przerwała trwające tutaj prace. Podczas jej trwania hitlerowcy prowadzili w Biskupinie własne badania. Po wojnie eksploracja była kontynuowana. Kierował nią profesor Zdzisław Rajewski, przedwojenny asystent profesora Kostrzewskiego w badaniach Biskupina i twórca idei budowy rekonstrukcji obiektów pradziejowych na terenie rezerwatu. Rekonstrukcja osady obejmuje część zabudowań, na które w przeszłości składało się 106 domów ułożonych w 13 rzędach, rozdzielonych ulicami wyłożonymi drewnem. Regularnie rozlokowane domostwa otaczała ulica okrężna, ułatwiająca komunikację. Całość osady otoczona była wałem obronnym o nieznanej wysokości. Wiemy za to, że jego szerokość u podstawy wynosiła nawet 3 metry, a konstrukcja składała się z drewnianych skrzyń budowanych w technice zrębowej i wypełnionych ziemią, piaskiem i kamieniami. Aby ochronić wał przed podmywaniem od strony jeziora, umieszczono pod skosem rzędy pali pełniące rolę falochronu i łamacza kry. Osadę zbudowano na wyspie, więc jedyną drogą prowadzącą do niej był pomost. Wejścia do osady strzegła brama z dwuskrzydłowymi wrotami osadzonymi na czopach. Choć stojąca dziś w tym miejscu charakterystyczna wieża, będąca od lat symbolem Biskupina, jest hipotetyczną wizją. Badania dendrochronologiczne drewna konstrukcyjnego ujawniły, że zostało ono pozyskane w latach 747-722 przed naszą erą, przy czym ponad połowa pochodzi z sezonu zimowego 738-737 przed naszą erą. Były to czasy, kiedy w starożytnej Grecji i Italii kształtowały się pierwsze ośrodki miejskie, m.in. Sparta i Rzym. Trzeba jednak podkreślić, że na terenach dzisiejszej Polski po upadku osady obronnej nad Jeziorem Biskupińskim proces tworzenia zwartych ośrodków osadniczych nie był kontynuowany. Obecna rekonstrukcja obejmuje pomost, bramę, kilka odcinków wału, falochron, dwa rzędy chat i ulicę. Wał posiada współczesne rozwiązanie w postaci wewnętrznych schodów prowadzących na jego koronę w celach widokowych. Nie wiadomo, czym kryto dachy, ale ponieważ dzisiaj najbliższa okolica obfituje w trzcinę i sitowie, to jest przypuszczenie takie, że w przeszłości było tak samo i użycie tych materiałów było najbardziej prawdopodobne. W chatach prezentowany jest wystrój i wyposażenie charakterystyczne dla przełomu epoki brązu i żelaza. W czasie sezonu można tu spotkać wykonawców odzianych w stroje nawiązujące do ówczesnych realiów. Opowiadają oni, zbliżając nas do życia, jak wyglądało około 2700 lat temu. Wioska Piastowska. Rekonstrukcja tej wioski ma kształt owalnicy z placem pośrodku, wokół którego znajduje się kilkanaście domostw, tak zwanych kurnych chat, wielkości około 25-30 metrów kwadratowych, z paleniskiem w środku, bez otworów okiennych. Zbudowane są one w technice zrębowej. Wskazują na nią zarejestrowane w trakcie badań wykopaliskowych odciski okrągłych belek w bryłach gliny wypalonej w ogniu oraz plecionkowo-słupowej. O niej świadczą odciski gałązek w glinie, którą pokrywano plecioną ścianę. Ze względu na bliskość jeziora przypuszcza się, że dachy były kryte trzciną.
Wyposażenie wnętrza chat obrazuje życie codzienne w okresie wczesnopiastowskim. Między innymi różne dziedziny dawnego rękodzieła, jak obróbka skór, rogu, poroża i kości, garncarstwo, a także wytwarzania żywności, piec chlebowy, kowalstwa, rekonstrukcja wczesnośredniowiecznej kuźni oraz dziegciarstwa, produkcja dziegciu. A dziegieć powstaje w wyniku suchej destylacji drewna bądź kory różnych gatunków drzew i krzewów. Jest to produkt o gęstej, smolistej konsystencji. Dziegieć ma właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze. Zastosowanie ma wszechstronne. Wykorzystywano go na przykład do impregnacji płótna, skóry, uszczelniania łodzi, przyklejania grotów do strzały i w wielu innych celach. Na koniec trochę więcej życia. Obejrzymy zwierzyniec, w którym znajdują się zwierzęta zbliżone do ras pierwotnych, jakie żyły na naszych terenach przed wiekami i jakie w różny sposób służyły ludziom. Zwierzęta te mieszkają w rozległych zagrodach, w których znajdują się rekonstrukcje dawnych obiektów związanych z hodowlą. Od wielu lat w biskupinie hodowane są koniki polskie. Jest to prymitywna, odporna na choroby i wytrzymała rasa koni, wywodząca się od leśnych tarpanów. W 1984 roku poszerzono hodowlę o owce wrzosówki i kozy. Owce wrzosówki spokrewnione są z muflonem europejskim i należą do grupy owiec północnych, krótko ogoniastych, odpornych na złe warunki środowiskowe i niedostatki pożywienia. Najmniej od czasów prehistorycznych zmieniły się kozy. Od kilku lat w rezerwacie hodowane jest także bydło rasy polskiej czerwonej. Pozyskuje się tutaj runo owiec wrzosówek do przędzenia nici, która jest barwiona tradycyjnymi metodami i wykorzystywana w pradziejowych warsztatach tkackich. Bydło natomiast służy w pokazach pradziejowej orki. Powoli kończę i zachęcam do odwiedzenia tego miejsca na żywo, bo tylko w ten sposób możesz wyobraźnią odlecieć i cofnąć się w czasie. Na to miejsce przy powolnym trybie zwiedzania można spokojnie przeznaczyć cały dzień. I warto. A do tego, jeśli przyjedziesz tutaj z dzieciakami, to będą miały gdzie się wyszaleć. Tylko ich tu nie pogub.